Szkody odwracalne. Mało rzeczy tak mnie ucieszyło jak werdykt amerykańskiego Sądu Najwyższego kładący kres praktyce zabijania nienarodzonych, a przynajmniej odwracający dotychczasową tendencję. Oczywiście to dopiero początek procesu. Sąd Najwyższy oddał decyzję w ręce legislatyw stanowych, a na razie zakaz aborcji uchwalono dopiero w 6 stanach. Miejmy jednak nadzieję, że w ślad za tymi pierwszymi krokami pójdą następne. Na początek w Stanach rządzonych przez Republikanów. Oczywiście działanie sądu rozwścieczyło lewactwo, które łatwo nie skapituluje. Tym bardziej, że w planach amerykańskiej prawicy jest również zakaz ślubów homoseksualistów i adopcji dzieci przez związki monopłciowe. Wyobrażam sobie reakcję europejskich postępaków od dłuższego czasu usiłujących narzucić naszemu kontynentowi zbrodnie i dewiacje jako element podstawowych praw człowieka. Zapewne eutanazja też tam się mieści. Ameryka była dotąd ideowym kompasem, ale dziś północ zmieniła się z południem, a wschód z zachodem. Jeszcze gorszy szok muszą przeżywać nasi totalsi, podczepiający się z rozkoszą pod tęczowe sztandary, a raczej niechętni konfrontacji z Ameryką i jej Sądem Najwyższym. I co teraz? Co z obowiązującym do niedawna aksjomatem, że z wyrokami sądu się nie dyskutuje? W całej sprawie dla mnie najważniejsze jest to, że zadano cios jednemu z głównych dogmatów lewicy, głoszącemu, że świat musi kręcić się tylko w jedną stronę. Oczywiście lewą. Otóż nie musi. Jaskółka zmian jest jeszcze na razie słaba, ale od czegoś należy zacząć. W wojnie z komunizmem, który szczególnie od II wojny światowej coraz bezkarniej rozlewał się po świecie, przełom zaczął się od ataku Reagana w roku 1983 na komunistyczną Grenadę. Malutką wysepkę na Morzu Karaibskim. Niby nic. A już po 8 latach szlak trafił całe imperium zła. Przynajmniej na jakiś czas. Stąd nadzieja, że doczekamy się zwycięstwa zdrowego rozsądku nad ideologicznym zacietrzewieniem i zwykłej wolności nad wolnością socjalistyczną, w której prawo głosu mają jedynie ludzie o tych samych poglądach. Że za jakiś czas poprawność polityczna zostanie uznana za przestępstwo przeciwko wolności i demokracji, a homoparady za gwałt dokonywany na estetyce i kulturze. Galop kolejnych rumaków apokalipsy, zaraza, wojna i może głód, powinien skłaniać do refleksji i otrzeźwienia. A jeśli idee konserwatywne, czeka jeszcze jedno zagrożenie. Choćby wtedy, gdy obecnego postępowego papieża zastąpi jeszcze następny, bardziej postępowy. Ale nil desperandum. Doświadczenia ostatnich miesięcy uczą, że w żadnej sytuacji nie należy poddawać się złu. Piękny przykład dają tu nam bracia Ukraińcy. A przecież współczesne fronty przebiegają nie tylko na mapach, ale między ludźmi nawet jednej nacji. Dzielą rodziny i przyjaźnie. A wniosek jest jeden. Nie uratuje nas święty spokój, a jedynie stanowcze działanie. Dzięki odwadze amerykańskich sędziów, na których już skrzykuje się kolorowa hołota i uniwersyteckie kampusy, pojawiła się nadzieja, że nasz świat jeszcze nie zginął. I może nawet nie zginie.